Najbardziej realistyczne filmy z Minecrafta. Dzisiaj, moi kochani, obejrzymy sobie kilkanaście filmów i ocenimy je w skali od najlepszego do najgorszego. Jeżeli tego typu odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, który film według was był najlepszy. Ultra realistyczna woda w Minecraft. Okej, mamy tu jakiś zbiornik wodny, zrobione są też schody i pociągniemy teraz za wajchę i uwaga, wow! Jak to mocno wygląda! Jeżeli taka woda miałaby być w Minecraft, no to współczuję słabym komputerom, bo wygląda naprawdę przekozacko. O, jest i piasek, siemano. Mamy też tutaj taki ala mini wodospadzik, gdzie ta woda się pieni i odbija się od kamieni. Coś pięknego. Z racji tego, że ten film jest pierwszy, no to ląduje na pierwszym miejscu. Ultra realistyczny portal gun, czyli urządzenie, dzięki któremu możemy się przemieszczać z punktu A do punktu B. O kurcze, ale kozacki ten portal. Dobra, skoro mamy punkt A, to teraz musimy wyznaczyć punkt B. Oczywiście, że tak. I co? I on teraz niby tutaj wejdzie, a tam wyjdzie? Jeżeli tak będzie, to łapka w górę. Uwaga. Faktycznie. Ej, nie gadaj, że teraz wróci. Był na górce, zszedł na dół i uwaga! 3, 2, 1, bungee! Jest z powrotem na górze. Chciałbym, żeby taka broń była dostępna w Minecrafcie. Serio. Wow! Niekończący się tunel. Niezłe. Sam osobiście uważam, że Portal Gun jest zdecydowanie lepszy od tej wody, więc ląduje na pierwszym miejscu, a woda spada na miejsce drugie. Ultra realistyczne TNT. Czyli to, co każdy pirotechnik z Minecrafta lubi najbardziej. Mamy też pieska oczywiście, on zawsze tutaj widzę towarzyszy w tych filmach. No i daj łapę teraz na przycisk. A, jednak gościu nacisnął. No jestem mega ciekawy tych eksplozji, uwaga. Wow! Dobre! Ej, naprawdę te animacje są super realistyczne. Tutaj jestem zdumiony. Lecimy dalej, co my tutaj mamy? Jesteśmy w jakiejś dziurze i chłop strzela. Aha, z wybuchowych strzał, takie zwane burst arrow. No, wygląda to nieźle. I teraz to strzeli w ziemię. Boom! I wybuch. No dobra, mamy teraz tutaj jakąś chatkę z kobla i z drewna i będziemy wysadzali, moi drodzy. 3, 2, 1, TNT i uwaga! Wow! Ale petarda eksplozja! Wszystko się rozkruszyło w drobny mak. O, a to wszystko pewnie tego pieska wina. Moi drodzy, nie chcę wam nic mówić, ale eksplozja ląduje na pierwszym miejscu. Była najbardziej spektakularna. Ultra realistyczny szlam. Okej. Ej, ale to przecież jest zwykła kostka. O, widzicie? Piesek też się nie zgadza. Wow. Hola, hola, poczekajcie. Ja myślałem, że to będzie słabe, a to jednak jest mega mocne. Ten szlam nie ma siły stać, ponieważ się rozlewa. Ale petarda. O tak. Jeżeli też tak się zgadzacie jak ten piesek, łapka w górę, moi drodzy. I co on tutaj zrobi? Wowi. Mocne. Ten szlam cały czas jest przyklejony do jakiejś struktury. Grawitacja go przyciąga i zobaczcie, on dodatkowo zlewa się w jedną całość. Coś pięknego. W ogóle jak on fajnie odbija promienie słoneczne. Jestem mega ciekawy, co się stanie na przykład. Jak nie wiem, o właśnie, na niego się depnie. On się między nogami rozchodzi. Wiecie o co chodzi? Nie idzie w niego wdepnąć. Okej, panie piesku, co pan tutaj nam zbudował? Uwaga. Wow! Drukarka, to jest drukarka! Drukarka 3D w Minecraft z ultra realistycznego slajma. No dobra, ja już tutaj chyba mam pretendenta do zwycięstwa. Każdy filmik jest coraz lepszy. Okej. Wow, jak to się fajnie na tych strukturach rozlewa. I tutaj mamy jeszcze dwa pistony tak zwane. I zobaczcie, są pokryte całe szlamem. O kurczę, też to się podniosło i ten szlam się tak zawinął. Mega mocne, nie na pieska! 10 na 10. Także moi kochani, szlam ląduje na pierwsze miejsce. Reszta spada niżej. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Ultra realistyczna Ender Perła. O kurczę. Wow. Jesteśmy gdzieś na jakiejś lodowej wyspie. Mega fajne. I teraz rozumiem, że to oko wskaże nam portal, tak? Coś takiego. Gdzie on jest? Każda poleciała na inną wieżę. O co chodzi?
Wow! Czemu one się łączą? Czy ja gram w inny Minecraft? Aha! Wow! I to... Spójrzcie na to! Zrobiło dziurę w ziemi, a pod spodem jest portal. O kurcze. Mocne. Okej, okay, coś się zaczyna dziać jeszcze dodatkowo. Po pierwsze, grafika mega fajna. Dźwięki idealnie pasują. Jeszcze jakieś cząstki mapy zostają wciągnięte do portalu. No jestem mega ciekawy, czy zobaczymy ten portal z bliska. Mam nadzieję, że tak. Bungie! O! Piasek już na miejscu. I teraz mam ciężki orzech do zgryzienia. Gdzie by to klasyfikować? Ponieważ było to naprawdę mega fajne. Lepsze na pewno od Portal Gana? Myślę, że widowiskowo tak. Więc robimy to tak, to tak. I ląduje na trzecim miejscu. Ultra realistyczny piesek. Uwaga, sprawdźmy go. Gdzie on jest? Chodź. Wow! Jaki ty jesteś puszysty. Zobaczcie, on ma normalnie sierść. I aportuje. Coś pięknego. No i halo. Zgubił się w słonecznikach. O, jest i z powrotem. Siadł. Leżeć. Mój tak pies reaguje, joystick. Na siadł jest tak, a tak jest leżeć. A tak jest twist i normalnie fikołki robi. O, dupa wypięta i poszedł w krzaki. Mega fajne. I zobaczcie, jak przynosi. O, joystick leży tak samo. Mój pies tylne łapy kładzie do tyłu, jak żaba. Mega śmiesznie to wygląda. O, tutaj się wytrzepał piesek, jest kominek, jest chatka, jest jakiś obrazek pieska, no coś pięknego. Totalna chillerka. Moi drodzy, nie mam serca tego filmiku klasyfikować niżej niż pierwsze, ex aequo z pierwszym miejscem. Ja jestem mega wielkim fanem wszelkiego rodzaju zwierzątek, więc inaczej moje serce mi nie pozwala. Ultra realistyczny fireball, czyli kula ognia. O, co jest? Zepsute to jeszcze co chodzi? Halo? O! Wow! I on teraz powinien stać tam z baseballem ultra realistycznym i odbijać te firebole. To by było coś pięknego. Ale i tak fajnie to wygląda w tym świetle. Nie ma co gadać. Oczywiście piesek też już jest na miejscu. I mamy tutaj... Aha! Diamentowy blok to jest. Okej, tutaj nie doleciało. I zobaczcie, fireball jak spada na ziemię, gaśnie. I toczy się tylko kamień. Mega fajna animacja. O! To co każdy robił z łukiem. Minecraft. Ale czy ten fireball był na tyle fajny spośród innych filmów, żeby go dać na wyżej niż szóste miejsce? Chyba nie. Ten film był najgorszy. Teraz będzie prawdopodobnie mocny, ultra realistyczny wither. Moi drodzy państwo, mamy piasek dusz. Na to głowy szkieletów stawiamy. I uwaga, BOOM! O kurcze, ale bajera, zobaczcie. On ma teraz taką niebieską poświatę. Ładuje się i pierwsza eksplozja za nami. Kiedy strzela z tego jego TNT, to pozostawia na mapie niebieski ogień. Dobrze to wygląda. Mi się mega, mega podoba. No i dobra, ale mam nadzieję, że ten chłop go pokona w jakiś sposób, co? I to jest? Schował się za drzewo. O! Wither ginie! Czwarty hit, piąty, szósty? Co jest? Co się wydarzyło? Piesek go zabił! Widzowie, łapki w górę dla pieska. To co on tutaj zrobił, to jest totalny szef. Na parę hitów go zdjął. Napiszcie w komentarzu brawo, brawo joystick. No i moi kochani, mi się wydaje, że Withera trzeba dać gdzieś te miejsce. Czwarte miejsce, uważam, bo piesek znowu mnie zauroczył. Ultra realistyczny Ender Dragon. Moi drodzy państwo, zobaczcie, jak End wygląda kozacko. Wow! Co jest? Bobik! Bobik poleciał na jakiejś grawitacji. Wow, ale bestia. No, mega fajnie to wygląda. W ogóle ta energia, która się unosi nad mapą, wygląda jak Saturn. Okej, okay. Co jest? Jeden hit i pół HP nie ma? Wow. Ale mocno dzieje ogień. Kurczę, jakie to są kozackie animacje, wow. Dobra, ale strzała elegancka. Bum! Co? Na dwa hity smoka zdjął. I ten smok tak fajnie się rozwalił. I te części się odbijają od wież. Mega dopracowana, fajna animacja. No i co, moi kochani, takiego smoczka trzeba dać dosyć wysoko. I mi się wydaje, że chyba nawet wyżej. Zróbmy to tak, bo tutaj coś sobie namieszałem. Sekundka. Tu miało być TNT. Damy smoka, TNT
Woda dopiero będzie tutaj. O! Teraz jest dobrze. Slime, smog, TNT, Wither, Enderperła, Portal Gun, woda, Fireball. No i oczywiście piesek też na pierwszym miejscu. Kolejna ultra realistyczna eksplozja. Chłop schował pod ziemię TNT. I co to się wydarzy? On to zdetonuje w jakiś sposób. A, tu ma specjalną dźwignię. Okej, okay, piesek już czeka. Uwaga, 3, 2, 1. Odpalamy. Uhuhu! Co jest? To wyglądał jakiś wybuch nuklearny. OMG. Mocno. Naprawdę mocno i fajnie to wygląda. Wow, zobaczmy tą dziurę. Uhuhu! No, tutaj nie ma co zbierać, nie ma co gadać. No i taka eksplozja naprawdę była dobra. I powiem wam, że ta eksplozja runduje na trzecim miejscu z inną eksplozją. Tak to oceńmy. Czas na portal do Netheru. Wow. Ej, pieska wciągnie! Poleciał! Au, au, au! I go nie ma, co się dzieje? Jaki kozacki ogień z piekła fioletowy bije przez ten portal. Mega fajnie to wygląda. Słychać coś? Jakąś muzykę. I też chyba było słychać Gasta przez chwilę. O! Piesek zniszczył portal. XD. No i ten portal damy, mi się wydaje, pod Portal Gun, co nie? Nie wyżej. Nie ma opcji, żeby był wyżej. Ultra realistyczny portal do Endu. Wow! Jak to fajnie wygląda. Dobra, uzupełnimy wszystkie brakujące części i o kurcze, ta energia się skumulowała w jakąś taką chmurę, ta później chmura zamieniła się w ognie, a następnie portal. Mega mocna animacja. Gdyby był taki Minecraft, no to ja współczuję słabym komputerkom, naprawdę. Ej, ja tam słyszałem jeszcze pies. A, właśnie, piesek już jest na miejscu. Uważam, że portal do Endu ląduje na miejscu 8, woda spada na 9, a Fireball na 10. Jeżeli wytrwaliście do samego końca, napiszcie w komentarzu, który z tych filmów wam się najbardziej podobał i powinien zasługiwać na pierwsze miejsce. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to zostawiajcie łapeczki w górę, a ja przygotuję dla was na pewno jakieś ciekawe filmy. Na dzisiaj to było tyle, życzę wszystkim udanego weekendu, trzymajcie się, hej!